Pokémon Xenoverse to jeden z najbardziej rozbudowanych oraz najpopularniejszych fangame'ów i to nie bez powodu, ponieważ historia w tej grze jest po prostu świetna. Został dodany nowy typ sound, który jest bardzo dobrze zbalansowany, stworzyli własne regionalne formy Pokémonów i jeszcze całkiem sporo fakemonów, które też są przepiękne. Sporo by można było gadać o zmianach, ale większość zobaczycie w trakcie filmu, to nie ma co przedłużać, możecie jeszcze zostawić suba, bo większość z was tego nie robi, no i zapraszam do oglądania. Gra zaczyna się w momencie, gdy mam 5 lat i mój ojciec Versil, po rozmowie z moją matką Clover, pierwszy raz wziął mnie z domu w celu oprowadzenia mnie po ranczu, na którym mieszkamy. Pokazał mi miltanki, skąd bierzemy mleko, fajną rzeczkę oraz grubiego ojca, czyli mojego dziadka oczywiście, po czym gdy już mieliśmy wracać do domu, nagle usłyszeliśmy potężny wybuch, więc razem poszliśmy to sprawdzić. W miejscu, z którego dobiegał dźwięk, leżały 3 pokebole, a Versil stwierdził, że to dobry pomysł, żeby jednego z nich ukraść i żebym tak zdobył swojego startera. Do wyboru miałem trawiasto-baśniowego Shailiona, wodno-smoczego Shulonga oraz ognisto-dźwiękowego Trishauta, więc z uwagi na nowy typ wziąłem tego ostatniego. Teraz już na serio mieliśmy wracać do domu, ale z lasu wybiegła jakaś zdenerwowana tajemnicza postać i zaatakowała nas swoim tyranitarem, gdy nagle obudziłem się 11 lat później, myśląc, że to koszmar. Po chwili zszedłem na dół do swojej matki, która złożyła mi życzenia z okazji urodzin i powiedziała, że szkoda, że ojca z nami nie ma, ponieważ zawsze jest w pracy za granicą, ale gdy opowiedziałem jej o swoim śnie, postanowiła wyjawić mi prawdę. W skrócie, no to po prostu Clover cały czas kłamała, te 11 lat temu nieprzytomnego mnie przyniosła jakaś starsza pani Nana Flora, a Versil już nigdy nie wrócił. Oczywistym jest, że się zdenerwowałem z tego powodu i chciałem pójść szukać ojca, ale matka za żadne skarby nie pozwoliłaby mi tego zrobić w obawie przed tym, że mnie też może stracić, po czym wysłała mnie do pokoju. Tam, po chwili patrzenia na stare rodzinne zdjęcie, Trishaut zasugerował mi wyskoczenie razem z nim z okna i ucieczkę z domu w celu znalezienia Versila, więc bez zastanowienia od razu to zrobiliśmy. Gdy już miałem opuścić rancho, Clover zorientowała się, że coś jest nie tak, to od razu wściekła za mną pobiegła i chciała mnie zaprowadzić do domu, ale gdy zobaczyła, jak bardzo mi zależy na znalezieniu ojca i że mam wsparcie swojego Pokemona, postanowiła, że pozwoli mi wyruszyć w podróż, pod warunkiem, że pokonam ją w walce. Miała tylko Jigglypuffa z takimi atakami, że nie dało się tego przegrać, więc szybko z nią wygrałem i tak zaczyna się ta historia. Od razu w pierwszej trawie znalazłem elektryczno latającego Sparkoula, którego przez fajne połączenie typów złapałem i w sumie to od razu powiem, że typ sound jest super efektywny na water, flying oraz fery, a mało efektywny na electric, psychic i dragon, jakby to kogoś interesowało. Następnie na Route 1 poznałem entuzjastę Pokémonów Adiego, który opowiedział mi o norach Pokémonów, do których mogę wysłać jednego ze swoich i wyciągnąć z nich jakieś fajne itemy. Potem doszedłem do Hadwarf City, które na spokojnie chciałem sobie pozwiedzać, gdy nagle zauważyłem pożar, ale na szczęście przybiegł człowiek o imieniu Aster, który go ugasił z pomocą swojego Suicuna. O dziwo, Aster mnie rozpoznał i powiedział, że mój ojciec był jego mentorem, a pożary wywołuje jakiś ex-Pokémon, czyli Pokémon ze świata Xenoversu. Skoro mnie zna, zaproponował, żebym poszedł razem z nim na Stardust Beach, żeby rozprawić się z tym Pokémonem, więc oczywiście skorzystałem z okazji, a gdy tam doszedłem, Aster zdążył już go znaleźć, ale specjalnie na mnie czekał. Powiedział mi, że ex-Pokémony można złapać jedynie Xenobolami, czyli specjalnymi Pokebolami, które sam stworzył, a on tego jeszcze nie zrobił, tylko dlatego, bo chciał, żebym pokazał mu swoje umiejętności w walce. Winowajcą pożarów był ognisty Elekid, który jako, że jest Pokemonem z Xenoversu, ma więcej niż jeden pasek zdrowia i niby chciałem go złapać, ale też niby mam już ognistego Pokemona, a nie lubię powtarzać typów i wyrzucać starterów z teamu, to ostatecznie postanowiłem go pokonać, z nadzieją, że jeszcze jakieś ex-Pokemony uda mi się spotkać.
Potem wróciłem do miasta, żeby zawalczyć z trawiastym liderem Bazilem. Miał tylko dwa Pokemony, które pokonałem samym Trishoutem z pomojąc Ember, to nic ciekawego za bardzo. Ale warto jeszcze wspomnieć, że każdy z liderów posiada ex Pokemona i on na przykład miał bardzo fajnego duchowo trawiastego Spiritomba. Gdy wychodziłem z gymu, podbiegł do mnie Aster z prośbą, żebym popłynął do jego researchera na Proxim Island, który dostał zadanie, żeby ulepszać Zinobola, ale już dawno przestał go o czymkolwiek informować, więc mam sprawdzić co u niego. Jak prosił, tak zrobiłem, udałem się tam, a on mi dał teoretycznie ulepszoną wersję Zinobola, która jednak po pokazaniu jej Asterowi okazała się w ogóle niezmienionym prototypem, czyli ten naukowiec po prostu wykorzystuje firmowe pieniądze na darmowe wakacje, przez co Aster oczywiście się wkurzył, ale mniejsza z tym, ważne, że obiecał mi za wykonanie misji nagrodę, którym był PokéWes. PokéWes, czy jakkolwiek to się wypowiada, to specjalna rękawica, w którą wbudowana jest mapa, progresja achievementów, bo też takie coś tu jest, ale o tym nie wspomniałem, Pokédex oraz najważniejsza rzecz, czyli możliwość przywoływania hologramów Pokémonów, które za mnie będą ścinać drzewa, niszczyć kamienie i tym podobne, po prostu HM-ów nie trzeba uczyć w tej grze. Następnie musiałem popłynąć statkiem SS Comet, gdzie człowiek o imieniu Taraxo poprosił mnie, żebym przekazał kapitanowi sekretną miksturę na chorobę morską, więc tak chciałem zrobić, ale zanim zdążyłem, statek zaatakowały Sharpedo, przez co niestety się rozbiliśmy, a ja obudziłem się na wyspie Darkhold. Tutaj znalazłem Ghost Fairy Numvilla, którego dodałem do swojej drużyny, a potem znalazłem na brzegu rannego Laprasa, któremu postanowiłem dać tajemniczą potkę od Taraxo, dzięki czemu polepszył się jego stan i mogę na nim pływać, więc z jego pomocą udałem się na wrak statku. W środku natknąłem się na gang Sharpedo na czele z ich ex-formą typu Ghost Water i go już akurat chciałem złapać, ale oczywiście, że musiał siąść kryt, który mi pokrzyżował plany. Tyle dobrego, że po walce, chociaż Sparkle ewoluował w Shockbirda oraz reszta Sharpedo po stracie przywódcy uciekła, a gdy ja też już chciałem uciekać, nagle spotkałem Taraxo, bo okazało się, że jestem jakimś naukowcem i chciał zbadać co tu się stało, ale jak mu wszystko opowiedziałem, to przeteleportował nas Alakazamem do swojego domu w Polaris Town. Chwilę jeszcze pogadaliśmy, po czym wyszliśmy na zewnątrz, gdzie jakiś niewidzialny na moim ekranie dzieciak poprosił nas o pomoc w uratowaniu jego Pokemona Hikilos, którym się bawił w Zero Cave, gdy nagle dwóch złych ludzi mu go porwało, a jako że Taraxo ma jakieś biznesowe sprawy do załatwienia, to ja będę musiał się tym zająć. Żeby nie tracić czasu, od razu pobiegłem do tej jaskini, w której zmarnowałem trochę czasu na złapanie Fairy Reindeera i teraz mogłem skupić się na wykonaniu zadania. Złodziejami okazała się dwójka też jakichś dzieciaków, no to szybko ich upokorzyłem w walce, po czym wróciłem z Hikilo do właściciela, za co dostałem od niego Perseum Age, czyli item, który w połączeniu z rękawicą pozwala mi tworzyć hologram Pokemona niszczącego kamienie. Potem, przechodząc przez drogę czwartą, zobaczyłem jak jakiś robot próbuje się czegoś dowiedzieć od naukowca, ale nie ma on o niczym pojęcia, to robocik odszedł, gubiąc po drodze dziwny kolczyk, który postanowiłem sobie przygarnąć. Chwilę później doszedłem do Neutron City, gdzie zobaczyłem jak dwa te same roboty atakują dziewczynę o imieniu Alice i przy okazji dowiedziałem się, że należą one do Teamu Dimension, więc oczywiście jej pomogłem, pokonując ich, a po tym powiedziała, że całe miasto zostało przejęte przez ten Team Dimension właśnie, ponieważ czegoś tutaj szukają. Udałem się do biblioteki, bo podobno tam znajduje się rzecz, która mogłaby ich interesować i na jej końcu spotkałem sierżantów A i B, którzy chcieli ukraść jakąś płytę, która podobno daje niesamowitą moc. W trakcie gadki przyszedł do nas lider miasta Ginger, razem z którym zawalczyliśmy 2 na 2, tylko że fabularnie musimy to przegrać, bo nasze ataki po prostu nic nie robią, a przeciwników nas one-shotują, ale po walce, gdy sierżanci chcą nas zabić, nagle płyta się aktywuje, a kolczyk, który wziąłem, zaczyna się świecić na czerwono. Po chwili energia wydobywająca się z kolczyka stworzyła specjalny pierścień, który mogłem dać swojemu starterowi Trishoutowi, dzięki czemu zmienił się w swoją potężniejszą formę i po tym mogliśmy ponownie z nimi zawalczyć.
Teraz wygranie walki nie było żadnym problemem, więc na spokojnie uratowaliśmy miasto, a po wszystkim Jinchiro opowiedział mi o legendzie, która mówi, że kiedy płyta zostanie zabrana, to wybraniec wraz ze swoim świętym Pokémonem przebudzą czerwoną energię i staną się bastionem nadziei, więc całkiem spoko, bo chyba o mnie chodzi. Po wszystkim chciałem pójść na gym, ale jeszcze przed tym zatrzymała mnie Alice, która chciała zawalczyć. Miała tylko dwa Pokémony. Pierwszy był Shockbird, którego pokonałem dwoma Firefangami Trishauta, a drugiego miała ex-Pikachu typu Fairy, który też padł na dwa hity, ale tak tylko o tym wspominam, bo chciałem dać ciekawostkę, że żeński ex-Pikachu jest typu Fairy, a męski typu dźwiękowego. No i teraz w końcu mogłem pójść na Gingera, czyli lidera typów walczących. Zacząłem Nunwilem na Passimiana, którego uderzyłem dwa razy Disarming Voice'em, po czym lider zmienił na Hawlucze, więc obiłem go jeszcze raz tym samym atakiem i zmieniłem na Shockbirda, który dobił przeciwnika dwoma sparkami. Drugi był walczący ex-Pyukumuku, który niestety miał Smackdowna, więc tylko obiłem go do połowy HP Pekiem i padłem. To Reindeer musiał dobić go Draining Kissem, a ostatni został obity Passimian, no to zakończenie walki było bardzo proste. Po zdobyciu odznaki na drodze piątej znalazłem psychicznego eldiańskiego Miałfa, który był tak obrzydliwy, że aż musiałem go złapać, a potem doszedłem do Stelato Town, gdzie zatrzymał mnie chłopak o imieniu Trey, który tak po prostu chciał przetestować moje umiejętności z jakiegoś powodu. Miał tylko jednego Pokemona, którym był elektryczno-mroczny Sabolt, no to szybko pokonałem go dwoma Firefangami Trishauta i teraz mogłem pójść do String Forest, gdzie z jakiegoś powodu sypie śnieg, co teoretycznie w tej porze roku nie powinno być możliwe, ale po chwili znalazłem ludzi przywiązanych pajęczyną do drzew, a okazało się, że za wszystkim stała lodowo-robacza ex-Galvantula. Oczywiście z nią zawalczyłem, bo wypadałoby chyba uratować tych ludzi i w końcu udało mi się złapać jakiegoś zinowersowego Pokemona, więc całkiem spoko, z takim upgrade'em drużyny mogłem pójść do Milky Way City, gdzie od razu zawalczyłem z liderką typu Fairy Vanillą. Zacząłem Shockbirdem na Mimikyu, którego pokonałem trzema Acrobaticsami oraz zużyłem Potiona Vanilli. Drugi był Slurpuff, więc zmieniłem na Trishauta, a tak się akurat niefortunnie złożyło, że miał on Thunderbolta, który jest super efektywny na mojego Pokemona, więc szybko padł, ale chociaż trochę go obił. Potem wystawiłem Reindeera, który nic nie zrobił praktycznie i też padł, to kolejnego dałem Shockbirda, który już dosłownie nic nie zrobił, bo był obity i wolniejszy, ale w końcu wystawiłem Nunwila, któremu dzięki Confuse Rayowi ledwo udało się pokonać tą grubą bestię. A ostatni został Fairy ex Smeargle, którego mój ex Pokémon pokonał trzema Icy Windami. Następnie po 30 minutach błądzenia w Gravity Cave, gdzie w międzyczasie ewoluowałem Meowtha w Persage'a, natknąłem się na roboty z teamu Dimension, które razem z Alice musiałem pokonać, bo ona też tu skąd się pojawiła nagle. I po 10 minutach niszczenia kolejnych robocików zobaczyłem, jak naukowcy są przez nich zmuszani do znajdywania skamielin, no to oczywiście zrobiłem z nimi to co zawsze, dzięki czemu Shockbird ewoluował w swoją finalną formę Harrowka. I jeszcze dostałem możliwość wzięcia jednej ze skamielin, więc wybrałem Space Fossil, ale no nie ma to znaczenia akurat co wziąłem, bo trochę mi się o niej zapomniało. Potem doszedłem do Ishtar City, gdzie każdy człowiek jest zahipnotyzowany przez smoczo psychicznego ex-Gengara. Żeby przynosili mu jedzenie, no to musiałem z nim zawalczyć i pokonać, bo akurat go nie można było złapać, po czym uciekł, a wszyscy ludzie zostali odhipnotyzowani, jeśli w ogóle jest takie słowo. Teraz mogłem porozmawiać z liderką, ale nie chciała ze mną walczyć, tylko poprosiła mnie o pomoc z jeszcze jednym ex-Pokemonem, który znajduje się w Sunflower Canyon, czyli miejscu, które jest ważne w handlu wodą, więc muszę go stamtąd przegonić, ale wydaje jej się, że mogę być za słaby na niego, to poradziła mi, żebym poszedł pogadać z jej dziadkiem Abrahamem, będącym jednym z czterech kardynałów regionu, to on pomoże mi odblokować swój pełny potencjał. Znajdował się on na szczycie góry Starbust, zwanej sercem regionu, więc od razu się do niego udałem i na początek opowiedział mi wszystko, co wie o moim ojcu.
Vercil był zafascynowany nauką, dlatego wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Wiktorem założyli laboratorium w Hadwarf City. Wiktor nie był najlepszym trenerem, ale za to był bardzo inteligentny, przez co idealnie nadawał się na partnera dla mojego ojca, a po pewnym czasie laboratorium się rozrosło, zaczęło być bardzo rozpoznawalne w całym regionie oraz dołączyli nowi pracownicy, w tym Aster. Po tym Abraham przeszedł do mówienia o ex-Pokemonach, dlatego bo to właśnie ojciec z Wiktorem je odkryli, ale niestety Vercil chciał je rozmnażać w naszym świecie, tak jak zwykłe Pokemony. A Wiktor myślał całkowicie na odwrót, przez co się pokłócili i atmosfera w laboratorium już nigdy nie była taka sama. Po czasie Wiktor stwierdził, że zrezygnuje z pracy i otworzy własną organizację, którą jest Team Dimension, a jako że mój ojciec był dla niego przeciwnikiem, można powiedzieć, to właśnie przez to Abraham podejrzewa właśnie go o przyczynienie się do jego zniknięcia. Po tym, co mi opowiedział, poszliśmy do Zenith Cave, która jest jedną z czterech bram Xeno, czyli takim jakby łącznikiem świata Xenoverse z Ziemią, ale zanim cokolwiek tam zrobiliśmy, to musiał mi opowiedzieć jeszcze historię o stworzeniu świata. W największym skrócie jak tylko się da, żebym tego godziny nie opowiadał, to miliard lat temu wszechświatem władał Pokémon Vacuum, który jak każde stworzenie z czasem stawał się coraz słabszy, a przez jego rozdarcie i przeciwstawne intencje narodziły się z niego dwa inne Pokémony. Dobry Luxflon odpowiadający za światło, no i zły Dragalisk będący królem ciemności, a sam Vacuum niestety zmarł. Te dwa Pokémony stworzyły wszystkie planety, gwiazdy, życie i tak dalej, a żeby utrzymać między nimi balans, to z części Vacuuma powstały kolejne trzy Pokémony będące strażnikami żywiołów, którymi są startery Shillion, Shulong, no i Trishaut oczywiście. Dragalisk był przekonany, że życie nie jest potrzebne, więc wygnał ich ze swojego terytorium, to musieli znaleźć schronienie u Luxflona i dzięki nim półkula pod rządami światła płynnie się rozwijała, kiedy druga półkula całkowicie stała w miejscu i w ogóle nie nadawała się do życia. Następnie Dragalisk zaatakował Luxflona, żeby przejąć trochę energii i pomimo przegrania walki, to udało mu się zrobić to, co planował, dzięki czemu był w stanie utworzyć armię swoich wojowników, którymi są ex-Pokémony. Potem Dragalisk ponownie próbował przejąć świat, ale znowu mu nie wyszło, a Luxflon używając resztek energii zamknął brata w wymiarze Xenoverse, więc teraz reszta świata też mogła zacząć się rozwijać. W końcu Abraham przeszedł w historii do teraźniejszości i mówi, że nie można dopuścić, żeby Team Dimension wszedł do Xenoverse'u, bo prawdopodobnie z pomocą legendy zniszczą cały świat, więc trzeba zrobić pewną rzecz, żeby zapobiec temu zagrożeniu. Mianowicie, startery są harmonią, która trzyma świat przy życiu, a że ja takiego posiadam, no to moją misją jest uratowanie Ziemi, tylko że brakuje mi jednej rzeczy, aby uzyskać pełnię swojej mocy, czyli Xenoverse'u. Wersal ewolucji, a żeby zdobyć tę potęgę, muszę stawić czoła próbie w wymiarze Xenoverse'u, do którego udało mi się przedostać. W tym świecie spotkałem swoją złą alternatywną wersję, stworzoną i wychowaną właśnie tutaj, która nienawidzi mnie za to, że ja se fajnie żyję na fajnej planecie, a on się tutaj musi męczyć, więc zawalczyliśmy. Miał tylko Trishauta w jakiejś tam mrocznej wersji, no to do najcięższych ta walka nie należała, a po niej alternatywna wersja mnie znikła, ale powiedziała, że zawsze będzie przy mnie jak cień i zostawił tylko esencję Xenoverse'u, którą podniosłem, przez co zamieniła się w xenoversalny pierścień. Teraz szybko stamtąd uciekłem, bo brama zaczęła się zamykać, a po powrocie dałem ten pierścień Trishautowi, przez co zmienił się w swoją jeszcze potężniejszą formę, ale niestety nie był w stanie opanować tej mocy, z powodu czego nawet mnie nie rozpoznał i uciekł. Od razu za nim pobiegliśmy, aż doszliśmy z powrotem na szczyt wulkanu, a co gorsza okazało się, że ten Gengar, co był w Ishtar City, znikąd się tu pojawił i zahipnotyzował mojego Pokemona, przez co musiałem z nim zawalczyć. Po spamowaniu miliardem ataków udało się go pokonać, dzięki czemu Trishaut odzyskał zmysły, więc Gengar znowu musiał zniknąć, a ja wróciłem do Ishtar City, gdzie w końcu mogłem zawalczyć z wodną liderką Nufar.
Zacząłem Persage'em na elektryczno-wodnego Birigiri, którego mocno obiłem Psybeamami oraz zużyłem liderce Potiona, ale przez krytycznego Waterfalla mój Pokémon padł, więc wystawiłem Nunvilla, który od razu dostał flincha, przez co padłby bez zadawania obrażeń, tylko że Birigiri w następnej turze użył Rain Dance, to na szczęście przed padnięciem udało mi się zadać jakikolwiek damage. Teraz wystawiłem Reindeera, który po jednym Draining Kissie zostawił przeciwnemu Pokemonowi z 1 HP i mógł go uderzyć jeszcze raz, ale oczywiście, że musiałem dostać kryta, to Galvantula w końcu dobiła oponenta Icy Windem. Drugiego z jakiegoś powodu na mojego lodowego Pokemona wystawiła Smoczego Honchena, to szybko pokonałem go dwoma Freeze Dryami. Trzeci był wodno-kamienny Exco Fagrigus, którego Harrowg w miarę mocno obił i padł, więc dobiła go Galvantula jednym atakiem. A ostatni został Milotic, którego Trishout pokonał dwoma super efektywnymi Hyper Voice'ami, ponieważ w tej grze są one typu dźwiękowego. Następnie poszedłem do Sunflare Canyon, gdzie spotkałem przerażoną Exponytę typu latającego i kiedy chciałem jej pomóc, to nagle przyleciała jej matka Exrapidash, która w celu obrony dziecka zaatakowała mnie. Niestety nie można było jej złapać, bo gra mi zabrania, więc musiałem po prostu ją pokonać, po czym szybko zawinęła się razem z Ponytą, a kiedy chciałem iść dalej, zatrzymał mnie Trey i poinformował o tym, że Team Dimension jest tutaj i szuka właśnie tych ex-Pokemonów oraz wyjawił, że wie o tym, ponieważ jego historia i historia złej organizacji jest jakoś nierozerwalnie spleciona, ale nie jest ich członkiem i w sumie nie powiedział, o co dokładnie chodzi, po czym po prostu sobie poszedł bez walki nawet. Chwilę później zobaczyłem z ukrycia, jak Team Dimension osaczył Ponytę i szantażuje Rapidasha tym, że coś jej zrobią, jak nie będzie współpracować, więc postanowiłem do niej pójść i pomóc, ale gdy to zrobiłem, to Dahlia, która była pułkownikiem organizacji, rozkazała matce zaatakować mnie, a żeby zachęcić ją do tego, lekko zranili dzieciaka, przez co Rapidash wywołała burzę, zmieniając swoją formę na elektryczno latającą i zawalczyła ze mną. Jak zawsze nie ma co pokazywać tych walk, bo po prostu spamuję jeden atak i tyle, ważne tylko, że dalej nie miałem możliwości jej złapać, a po tym lekko niezrozumiały dla mnie ruch ze strony teamu, ponieważ zamiast mnie zaatakować, kiedy jestem osłabiony, to po prostu postanowili uciec, dzięki czemu uratowałem rodzinkę. Następnie przeszedłem do Steelix George, gdzie zobaczyłem Treya gadającego z Dahlią, a z rozmowy można było wyciągnąć, że Trey jest jakimś nieudanym robotem może, czy czymś takim, bo nazwała go odpadem laboratoryjnym i trochę by to tłumaczyło jego wygląd. Potem pułkowniczka znowu uciekła i rozkazała sierżantom A i B z nami zawalczyć, żebyśmy za nią nie poszli, więc szybko ich połanszotowaliśmy, po czym podbiegł do nas Rapidash z Ponytą, ponieważ dziecko chce dołączyć do mojej drużyny, na co matka przystała i nawet sama postanowiła dać się złapać, ale nie mi, tylko Treyowi. Następnie udałem się do West Star City, gdzie chciałem pójść do Wild Bull Saloon, bo przeczytałem, że mogę tam zdobyć item potrzebny do ewolucji Nunvilla i w końcu jakieś zmiany w teamie by się podziały, ale przed wejściem spotkałem kobietę o imieniu Minta, która jest szefową strażaków oraz pogromców duchów, a po chwili rozmowy zaprosiła mnie do remizy strażackiej na Meet and Greet, przez co nie mogę wejść do salonu i Nunvill niestety musiał jeszcze trochę poczekać. Poszedłem na to spotkanie, gdzie Minta zapoznała mnie z jej partnerem Blastoise'em o imieniu Buster, ze współpracownikiem Salemem, Willem oraz ich wynalazcą Chryslerem, którego mało obchodziło, kim jestem, bo od razu zaczął mówić, że miasto jest w niebezpieczeństwie, ponieważ w salonie jest coś potężnego, co wywołuje silne pole magnetyczne i w ogóle jak ktoś by tam wszedł, to prawdopodobnie by już nie wyszedł, więc chyba jednak dobrze, że mnie tu zaprosiła. Z całym składem szybko tam poszliśmy i musieliśmy poszukać poszlak, w trakcie czego Salem został przez coś opętany, ale Chrysler jakimś tam swoim wynalazkiem postanowił zamienić się z nim miejscami i przenieść opętanie na siebie, ponieważ on nie będzie żadnym zagrożeniem, a kiedy to zrobił, to zawalczyłem z nim. Rzeczywiście nie był on najsilniejszy, wszystko mu połanszotowałem po prostu, ale dzięki temu Chrysler wrócił do normalności i teraz weszliśmy do głównej części salonu, tylko pomimo tego, że wszedłem dosłownie sekundę za nimi, to nikogo już nie widziałem.
Po chwili szukania udało mi się znaleźć Salema, który jednak nie do końca nim był, bo po próbie rozmowy rozpłynął się w powietrzu i jeszcze po paru takich samych sytuacjach. W końcu udało mi się z nim pogadać, ale oczywiście nie był to normalny Salem, tylko opętany przez jakiegoś Pokemona, więc musiałem z nim zawalczyć. Pokonanie go też nie było ciężkie, znowu w większości one-shoty, a dzięki mojemu zwycięstwu udało się go odpętać. Ale niestety nie może nawet ruszyć żadnym mięśniem, ponieważ Pokémon ten dalej jest w pobliżu, więc nadzieja zostaje we mnie, że ja uratuję resztę jego przyjaciół. Idąc dalej, po zabawie z Willem wchowanego w labiryncie, go też mogłem szybko pokonać i odpętać, ponieważ tak jak reszta jest tragicznym trenerem, ale teraz przyszła pora na ich szefową Mintę i może ona by nie była taka słaba, tylko że miała jednego Pokemona, którego one-shotowałem jej, no to tak, nie? Po tym okazało się, że Pokémon, który za wszystkim stał, to Hanjet, który jakiś niesamowity nie jest, to go spaliłem flamethrowerem Trishauta po prostu. I teraz w końcu mogłem zdobyć item Dread Pendant, czyli przedmiot potrzebny do ewolucji Nunvilla w Wisteracta. Po wszystkim musiałem kontynuować moją zabawę w Ghostbusters, ponieważ kolejny lider, czyli Kasper, specjalizuje się właśnie w typie duchowym. Zacząłem Wisteractem na Lampenta, któremu zdjąłem ponad połowę HP Nightshade'em oraz Dazzling Gleam'em, po czym padłem, więc dobiłem go Water Pulse'em Galvantuli. Drugi był trawiasto-duchowy Excacterne, którego przed padnięciem trochę obiłem Sucker Punch'em, a potem dobiłem go Acrobatics'em Harrowka. Przedostatni był Ghost Psychic Scarfazmo, którego Trishout pokonał trzema flamethrowerami. A ostatni został Palossand, którego starterem przed padnięciem bardzo mocno obiłem, a walkę zakończyłem Acrobatics'em Harrowka. Od razu po zdobyciu odznaki Reindeer ewoluował w Reindeego, przy okazji zmieniając typ sfery na Dark i teraz chciałem pójść na pociąg, żeby przedostać się do następnego miasta, ale zobaczyłem z oddali, jak Dalia z robotami obezwładnili konduktora. Sekundę później zobaczyłem, jak weszli do środka, więc korzystałem z okazji na pokonanie wszystkich grantów na zewnątrz, po czym też wszedłem do pociągu, a od razu za mną wbiegła Alice, która przybiegła tutaj po usłyszeniu, że ktoś napadł na pociąg, to przy okazji mi pomoże. Postanowiliśmy się rozdzielić, żeby szybciej pokonać wszystkie roboty, a kiedy to zrobiliśmy, z powrotem się spotkaliśmy i jeszcze Aster się tu zespawnował, razem z którym weszliśmy do ostatniego wagonu, gdzie spotkaliśmy podejrzanego o zniknięcie mojego ojca Wiktora. Jak mnie zobaczył, od razu zaczął gadać jakieś tam rzeczy o Versilu, żeby mnie zdenerwować, ale kiedy to nie przynosiło efektów, wystawił Tyranitara, który tego pamiętnego dnia przyczynił się do zniknięcia ojca, przez co nie wytrzymałem i energia Xenoversu zamieniła mnie w swoją złą alternatywną formę. Teraz nie byłem w stanie się kontrolować i zacząłem ładować jakiś potężny atak, który wysadziłby cały pociąg łącznie z nami, ale na szczęście Aster zainterweniował Mega Suicunem i zdążył bardzo mocno zniwelować siłę uderzenia. Po tym pobiegłem za Wiktorem i Aster z Elis nie mogli mnie zatrzymać, bo musieli walczyć ze sierżantami, aż doszedłem na dach, gdzie musiałem zawalczyć z pułkowniczką Dalią. Wystarczył na nią sam Trishout tak naprawdę, bo miała tylko robacze lub trawiaste Pokémony, a po tej szybkiej walce Wiktor transformował jakimś sposobem Tyranitara w ex-Tyranitara, który znokautował mnie jednym uderzeniem, przez co straciłem przytomność. Obudziłem się na środku jakiejś wielkiej pustyni, ale po chwili, jak spotkałem swoją xenoversową wersję, okazało się, że to nie jest pustynia i w sumie to nawet się nie obudziłem, tylko znajduję się w Middle Dimension, czyli miejscu, do którego mogą dostać się tylko ludzie z Xenoverse Energy. Chwilę pogadaliśmy o niczym ciekawym, po czym już na serio obudziłem się na Route 8, więc mogłem kontynuować swoją podróż, to udałem się do Hyperion City, gdzie dowiedziałem się, że nie będę mógł zawalczyć na razie z liderem tego miasta Wallace Dedim, ponieważ jest on również znanym piosenkarzem i organizuje jutro event, żeby zaprezentować mieszkańcom swoją nową piosenkę. Poszedłem się przespać, żeby szybko minął czas i kolejnego dnia poszedłem na koncert, z którego każdy wyszedł, bo źle się poczuł, a okazało się, że to z powodu wczorajszej darmowej uczty, na którą ktoś przyniósł zatrute jedzenie, więc trzeba rozwiązać tę zagadkę.
Udaliśmy się przed gym, gdzie jakaś starsza osoba z tego budynku, nie wiem kto to był, powiedziała, że widział, jak fioletowy Pokémon kładzie jedzenie na stole, a sekundę później sami go zobaczyliśmy i okazał się nim trujący ex Slurpa, w któremu od ostatniego czasu troszeczkę się urosło. Wyszliśmy na dach, szybko go pokonałem, bo złapanie było niemożliwe, a potem lider pogadał z nim o tym, co się stało i okazało się, że Slurpuff kocha muzykę, dlatego postanowił dać swoje ciastka ludziom, którzy też ją kochają, ale tak niefortunnie się złożyło, że to, co on wytwarza, jest dla nas trujące, więc trochę unlucky. Po chwili gadki, Wallace Daddy postanowił wziąć go do swojej drużyny i teraz w końcu mogłem z nim zawalczyć. Zacząłem na Arboka Wisteraktem, co nie jest najlepsze, patrząc na to, że mój Pokémon ma podtyp Fery, więc od razu zmieniłem na Trishauta, który zwanshotował go Flamethrowerem. Drugi był Noivern, to na niego Wisteract mógł wrócić, a przynajmniej tak myślałem, bo w tej grze ma on podtyp dźwiękowy, przez co praktycznie nic mu nie zrobiłem i padłem. Teraz wystawiłem Galvantulę, która na luzie pokonała go dwoma freeze dryami. Trzeci był Pyroar, którego ledwo pokonałem Raindigo, spamując payback. Przedostatni był Scravroom, który dwa razy sflinczował mojego Trishauta jakimś subwooferem, po czym zbaton pasował na ex-Slurpuffa, którego pokonałem dwoma flamethrowerami, no i teraz musiał wrócić Scravroom, którego zmanshotowałem tym samym atakiem. Potem poszedłem do dżungli na Road 9, gdzie musiałem przepłynąć wodę, co było dla mnie niewykonalne, ale nagle z nieba spadł mi dziki dzieciak Ruta i powiedział, że może mi pomóc z pływaniem pod warunkiem, że wygram z nim walkę. Miał tylko Decidueye'a, to nie sprawił on najmniejszego problemu i teraz powiedział swojemu przyjacielowi Feraligatrowi, żeby pozwolił mi na sobie pływać, z czego od razu skorzystałem, płynąc do Dorado Village. Tutaj chciałem pójść do kardynała, ale na wejściu do świątyni usłyszałem krzyki ze środka, skąd akurat uciekał Ruta, który ukradł swojemu ojcu minerał pozwalający ścinać drzewa, bo okazało się, że jest on synem kardynała. Pogadaliśmy o tym, dlaczego to zrobił i wyżalił mi się, że ojciec jest cały czas zajęty pracą, więc w taki sposób chciał zwrócić na siebie uwagę, ale doszło do niego, że jest to trochę głupie, to oddał mi ten minerał i mamy razem do niego pójść i mu go oddać. Chcieliśmy pójść do dżungli Cluster, ale na wejściu czekała straż, która za nic nie chciała wpuścić ani mnie, ani nawet syna kardynała, więc możliwe jest, że coś złego się dzieje w środku, to byłem zmuszony ich pokonać w walce i tak się tam dostaliśmy. Szybko biegniemy do świątyni, przed którą jeszcze Ruta musiał mi wyjawić pewną rzecz, bo męczyło go to i powiedział, że dał mi ten minerał tylko dlatego, ponieważ chciał zaprowadzić mnie do ojca i powiedzieć mu, że złapał złodzieja, w taki sposób zyskując w jego oczach, co byłoby troszeczkę niemiłe, ale spoko, wybaczam mu. Teraz już weszliśmy do środka, gdzie po rozwiązaniu jakichś losowych zagadek dostaliśmy się do głównego pomieszczenia, w którym był Wiktor. Ruta go zaatakował, ale od razu przegrał, a porywacz ojca opowiedział nam, że z pomocą Sound Poison X Roserade zahipnotyzował kardynała, żeby pomógł im dostać się do Xenoversu, co się udało i w momencie jak rozmawiamy, ktoś tam właśnie jest. Teraz przyszła na moją kolej w walce z xenowersowym Pokémonem, co klasycznie było bardzo proste, ale to wszystko okazało się częścią planu na zatrzymanie nas, w trakcie czego Team Dimension zakończył swoją misję, a osoba, która zdobyła energię xenowersu, był Trey. Sam nie miałem szansy na zwycięstwo z nimi wszystkimi, więc musiałem pozwolić im odejść, ale chociaż tyle dobrego, że kardynał Chua w końcu powiedział Rucie, że jest z niego dumny, bo między innymi dzięki niemu jest cały i zdrowy oraz postanowił, że weźmie trochę wolnego na spędzenie czasu z synem. Po wszystkim od razu udałem się do Vega City, gdzie od razu zawalczyłem z siódmym liderem Henną, specjalizującym się w typach ognistych. Zacząłem Wisteractem na Rapidasha, którego pokonałem paroma Shadow Ballami. Drugi był Pyroar, który z jakiegoś powodu w ogóle ma podtyp Sound, przez co zwanshotowałem go Thunderboltem Harrowka. Trzeci Incineroar, którego bardzo mocno obbiłem Raindigo, po czym dobiłem Hurricane'em Harrowka. Przedostatni Fire Fairy Goombeer, którego coś tam obbiłem Water Pulse'em Galvantuly, a dobiłem Hurricane'em oraz Thunderboltem Harrowka. No i ostatni został Poison Fire X Toxapex, którego Persage zniszczył dwoma psychikami.
Po walce poszedłem do dziadka lidera, który powiedział mi, że kiedyś tutaj w Vega City był ostatni gym, ale nagle zniknął i nikt nie mógł zdobyć 8 odznak, przez co wiele osób kończyło swoją przygodę ze zbieraniem ich właśnie w tym momencie, ale wyjawił mi, że finalny lider znajduje się w regionie Kanto, do którego od razu dał mi bilet. Żeby nie marnować czasu, od razu poszedłem na lotnisko imienia Samuela Ołka i poleciałem do Vermilion City, gdzie znajduje się stary oraz zniszczony gym. W środku mogłoby się wydawać, że nikogo nie będzie, ale nic bardziej mylnego, ponieważ znajdował się tam ostatni lider, już trochę postarzały Serge, który specjalizuje się w typach stalowych, z którym oczywiście zawalczyłem. Zacząłem Wisteractem przeciwko stalowo trującemu Blingrage'owi, co jest zabójczym połączeniem na mój Fairy Type, więc od razu wszedł za niego Trishout, który zone-shotował przeciwnika Flamethrowerem. Drugi był Magnezone, który skończył tak samo. Trzeci Kling Klang i chyba łatwo zgadnąć, co się z nim stało. Przedostatni był Aggron, więc zmieniłem na Galvantulę, żeby nie było za nudno, którą raz uderzyłem Water Pulse, bardzo mocno obijając oponenta, ale padłem, więc dobiłem go Power Up Punchem Reindigo, a ostatni został stalowy X-Raichu, na którego wystarczyło parę tych samych ataków. Po walce, kiedy już mi kazał iść, zapytałem go, co mu się stało w rękę, ponieważ zauważyłem, że jest zrobiona ze stali, więc on jak typowy stary zaczął opowiadać historię swojego życia. Lata temu pracował dla zespołu R, a nawet był w nim bardzo ważną osobą, miał pod sobą grantów i w ogóle wszystko fajnie szło, dopóki jakiś losowy dzieciak około mojego wieku nie zniszczył całej organizacji. Po tych wydarzeniach Serge dołączył do armii regionu Eldiv, gdzie w trakcie jednej z misji, gdy chciał uratować swojego Pikachu, złapanego przez Onixy, stracił rękę, a po chwili przytomność z powodu utraty krwi. Cudem było, że przeżył, a wszystko dzięki organizacji Team Dimension, ponieważ obudził się w ich bazie i powiedzieli, że zamontowali mu nową mechaniczną rękę, a żeby tak naprawdę przywrócić życie Raichu, to musieli zrobić go całego mechanicznego, w zamian za co chcieli, żeby dla nich pracował, ale Serge nie miał zamiaru być w żadnej innej organizacji niż Team Rocket, więc po paru dniach w końcu udało mu się uciec razem z Raichu i wrócił właśnie tutaj do swojego gymu. Teraz, po tym jak ja mu opowiedziałem całą moją sytuację z Teamem Dimension oraz że szukam swojego ojca, przypomniał sobie, gdzie jest wroga kryjówka, a mianowicie znajduje się ona w kasynie w Vega City. Na koniec życzył mi powodzenia, po czym wróciłem do swojego regionu i od razu poleciałem do wspomnianego wcześniej miasta, gdzie razem z Asterem oraz Alice dostaliśmy się do kryjówki przeciwników. W środku, o dziwo, nikogo nie było, ale po chwili chodzenia przed wielką rakietą spotkałem Treya, z którym od razu zawalczyłem. Pierwszy był Chimau z typu Poison Ground, którego zone-shotowałem Psychikiem Persage'a. Drugi Scizor, który padł od Flamethrowera Trishouta. Trzeci Ground Dark Rexquiem, którego raz bardzo mocno obiłem Moonblastem, po czym godzinę spamował Full Restory, aż w końcu pokonał mnie Poison Jabem, więc dobiłem go Freeze Dryem Galvantuli. Czwarty był X Rapidash, który padł od jednego Thunderbolta Harrowka. Przedostatni Fairy Poison Fatile, więc one-shotowałem go super efektywnym Boomburstem Trishouta. No a ostatni został elektryczno-mroczny X Sabolt, którego bardzo mocno obiłem Bugbuzzem Galvantuli i padłem, po czym dobiłem go Thunderboltem Harrowka. Po walce przegadałem go, że zachowuje się dziecinnie oraz jakieś takie głupie rzeczy, przez co się ogarnął i stwierdził, że mi pomoże. Chwilę później przyszli do nas Aster i Alice, którzy oczywiście nie chcieli mu zaufać, ale jak powiedziałem, że ja mu ufam, no to jakoś ich przekonałem, po czym musieliśmy wejść do tej wielkiej rakiety, ponieważ za parę sekund odlatywała w kosmos, a nie było jak jej zatrzymać. W środku Trey mówi, że Team Dimension lecą na Księżyc, gdzie planują wywołać zaćmienie Xenoversu, przez co Victor będzie mógł wlecieć do tamtego wymiaru i go zniszczyć, ale nie możemy na to pozwolić, bo może to wpłynąć negatywnie na Ziemię.
Tutaj musiałem oczywiście pokonać miliard grantów, po czym idąc z Trejem natknęliśmy się na nową postać sierżanta S, czyli robota, który został stworzony łącząc sierżantów A i B, przez co jest teraz jeszcze potężniejszy. Trej chciał sam go pokonać i żebym ja szedł dalej, ale S ma w sobie wbudowany jakiś system pozwalający blokować ruchy innych robotów, a jak dobrze wiemy, Trej jest robotem właśnie, no to jednak ja muszę go pokonać. Zacząłem trishoutem na Blinkredge'a, którego zwanshotowałem flamethrowerem. Drugi był Magnezone, którego też zwanshotowałbym, gdyby nie Sturdy. A w drugiej turze, z powodu casta Berry, mój Pokémon był wolniejszy i padł, więc dobiłem go freeze-dryem Galvantuli. Trzeci był Fire Steel X Bisharp, którego pokonałem trzema power-up punchami Reindigo. A ostatni został Steelix, który ledwo przeżył super powera, to dobiłem go znowu Galvantulą, tylko tym razem Water pulsem. Po walce poszedłem dalej, kiedy Trey przy nim został, bo chciał spróbować ten cały system przejąć oraz wbudować w siebie, przez co mógłby kontrolować roboty i nie trzeba byłoby marnować czasu na granty. Teraz zobaczyłem, jak Alice przegrywa walkę z Dalią, po czym w wyniku rozmowy dowiadujemy się, że ma ona obsesję na punkcie Wiktora, a kiedy jej to powiedzieliśmy, to lekko się zdenerwowała i mnie zaatakowała. Zacząłem Galvantulą na Vileplume'a, którego pokonałem dwoma freeze-dryami. Drugi był elektryczno-trawiasty Scovile, którego bardzo mocno obiłem Harrowkiem, a dobiłem flamethrowerem Trishouta. Przedostatnia była Vespiquen, którą obiłem do 0 HP trzema foulplayami Reindigo, więc jak zawsze do wykończenia wyszła Galvantula z bardzo wielką statystyką prędkości. A ostatni został Toxapex, na którego wystarczyły dwa psychiki Persage'a. Po walce Alice zaczęła jej coś tłumaczyć na temat miłości, nie wiem, nie obchodzi mnie to, więc poszedłem dalej, kiedy Alice z nią została i trochę to wygląda tak, jakby nagle miałyby zostać wielkimi przyjaciółkami. W końcu doszedłem do Wiktora, z którym rozmawiał Aster i podobno Wiktor nie ma z nim żadnych szans, więc zablokował mu możliwość otwierania Pokeboli jakimś wynalazkiem, to znowu ja jestem zmuszony zawalczyć. Zacząłem trishoutem na Kriketuna, którego zwanshotowałbym flamethrowerem, gdyby nie Focus Sash, ale przeciwnik użył tylko Perish Songa, to w kolejnej turze pokonałem go bez straty HP. Drugi był kamienno-robaczy ex-Tyranitar, którego bardzo mocno obiłem foulplayami i padłem, więc wystawiłem Galvantulę, którą użyłem Water Pulse, tylko że Wiktor użył Full Restora, po czym zwanshotował mojego Pokemona. Teraz trishout dobił Tyranitara flamethrowerem. Kolejny był smoczo elektryczny Egorgeon, więc wystawiłem Wisteracta, ale przez paraliż. Mój Pokémon ciągle nie chciał się ruszyć, to lekko się zdenerwowałem i żeby z nim wygrać troszeczkę sobie pomogłem Full Restorem. A ostatnie dwa Pokémony, czyli Malamara oraz Hypno, Harrowk zniszczył spamując Thunderbolt. Po porażce Wiktor wyjawił nam, że ojciec jest z nami w rakiecie i zaprowadził nas do jego pomieszczenia, tylko że gdy do niego wszedłem, moja postać przeżyła wielki szok. Versil okazał się szefem teamu Dimension, a w sumie to nawet nie jest Versil tak naprawdę, tylko ma na imię Silver i pochodzi z Johto. Opowiedział mi, że nienawidził swojego ojca, dlatego przeprowadził się wraz ze swoją dziewczyną do regionu Eldiv, gdzie prowadził fajne i spokojne życie, ale pewnego dnia dostał informację, że jego ojciec Giovanni został zabity przez boga z Innoversu Dragaliska. Po tym popadł w paranoję i bał się, że Dragalisk może kiedykolwiek zranić jego rodzinę, więc obmyślił wielki plan, że doprowadzi do tego, aby miał jednego ze starterów, które są strażnikami balansu pomiędzy światami i żebym zdobył dwie energie. Czerwoną energię Ziemi wraz z niebieską energią z Innoversu oraz żebym na samym końcu doszedł aż do tego miejsca, gdzie z moją pomocą otworzymy wejście do drugiego świata i zniszczymy go. Poprosił mnie o pomoc w finalizacji tego planu i również błagał o wybaczenie, ale moja postać potężnie się zdenerwowała, przez co zmieniłem się w swoją zinowersową formę, po czym go zaatakowałem.
Zacząłem trishoutem na Crobata, którego pokonałem 3 flamethrowerami i zużyłem mu full restora. Drugi był Rexquiem, którego obiłem do 0 HP Moonblastem Wisteracta, ale mój Pokémon padł, więc chciałem go dobić Galvantulą. Tylko że kiedy użyłem Freeze Drya, to ojciec zmienił na Entei'a. Zmieniłem na Persage'a tylko po to, żeby go poświęcić i teraz na spokojnie mogłem wystawić Trishouta, którym pokonałem go 2 Boomburstami. Potem wrócił Rexquiem, to tylko go dobiłem Galvantulą. Kolejny był Feraligatr, który padł na hita od Thunderbolta Harrowka. No i ostatni został Mega Weavile, którego zone-shotowałem superpowerem Reindeego. Po walce odmieniłem się w swoją normalną wersję i już myśleliśmy, że go powstrzymaliśmy, ale jednak znowu to wszystko było częścią planu. Chciał tylko, żebym uwolnił z siebie energię z Innoversu, bo dzięki temu właśnie otworzył bramę do tego wymiaru i już chciał tam wejść, żeby zabić Dragaliska. Mówiliśmy mu, że nie ma sensu tego robić, bo i tak nie ma szansy wygrać z Bogiem, ale powiedział, że w historii pominął jeden bardzo istotny fakt i wypuścił z Pokébola X Mewtwo. Był to Pokémon Giovanniego, ale po jego śmierci, jako jedynemu z wszystkich Pokémonów, to właśnie Mewtwo udało się uciec z Xenoversu, a jako że nic mu nie zostało, to przyleciał do syna swojego trenera i teraz razem z nim chcą się zemścić. Spróbowaliśmy go powstrzymać, ale nie udało się to, ponieważ Versil rozkazał Mewtwo nas pokonać, kiedy on wszedł do Xenoversu, a po tym Pokémon miał do niego wrócić. O dziwo, była to bardzo prosta walka, bo Mewtwo 3 razy z rzędu uderzył się od konfuzji i mało co mógł się ruszać przez paraliż, więc szybko go pokonałem i od razu po tym uciekł do Versila, a my razem z Alice, Asterem i Treyem pobiegliśmy za nim. Po chwili biegania znaleźliśmy stojącego przed Dragaliskiem mojego ojca, który kiedy nas usłyszał, odwrócił się, co było błędem, bo w tym samym momencie Dragalisk od razu zaatakował, ale na szczęście zdążyłem przed niego wskoczyć, broniąc go przy tym i zaczynając walkę. Po użyciu paru ataków, nasza walka została przerwana przez potężne światło, z którego wyskoczył Luxflon i teraz mogliśmy obserwować walkę 2 bogów. Światło totalnie niszczyło mrok, ale nie miał zamiaru go pokonać, a nawet nie mógł, bo są ze sobą połączeni i jak jeden umrze, to wraz z nim także swój żywot zakończy drugi, czyli Ziemia oraz Xenoverse zostaną zniszczone. Przez chwilę nieuwagi Dragalisk opętał Versila i przeniósł nas do tego Middle Dimension, gdzie ponownie mogłem zawalczyć z Bogiem Ciemności, a dzięki moim potężnym Pokémonom i przedmiotom leczącym, ale to pomijmy, udało mi się z nim wygrać. Po walce wróciliśmy do normalności, gdy nagle Dragalisk z Luxflonem zniknęli i zamienili się w jakąś wielką kulę energii, czego sam Gengar, który się tu losowo pojawił, przeraził się i powiedział, że jeśli Dragalisk chce zrobić to, co on myśli, że chce zrobić, to będzie oznaczało to koniec nie tylko 2 światów, a całego wszechświata, więc rozkazał nam to atakować, co zrobiliśmy. Zdołaliśmy to zniszczyć, a przynajmniej tak nam się wydawało, bo gdy już mieliśmy wracać na ziemię, Luxflon spirytualnie skomunikował się ze mną i powiedział, żebym pamiętał, że tylko ten, kto będzie w stanie przywrócić utraconą harmonię między światłem i ciemnością, będzie godny znieść energię najjaśniejszej gwiazdy na całym niebie, po czym w miejscu ich walki pojawiła się wielka abominacja, która może zakończyć istnienie wszystkiego, co znamy. Pomimo braku nadziei, ani ja, ani moje Pokémony nie mieliśmy zamiaru się poddawać, przez co Trishout zamienił się w swoją najpotężniejszą astralną formę, z którą ostatni raz spróbowałem uratować wszechświat. Po długiej i wycieńczającej walce udało nam się wygrać, ale to dalej nie był koniec, ponieważ znowu pojawił się Dragalisk, który chciał teraz zniszczyć wszystko łącznie z jego światem, byle tylko zwyciężyć tę wojnę, więc Luxflon stworzył portal na ziemię, przez który mieliśmy wszyscy przejść, ale Trey powiedział, że zostanie, ponieważ tylko do tego został stworzony, czyli do wysadzenia samego siebie właśnie w tym miejscu. Niestety nie było czasu na uratowanie go, to musieliśmy wrócić na ziemię z 1 osobą mniej, a portal przeniósł nas do Welkin Falls, czyli w miejsce, o którym wiedzą tylko kardynałowie.
Po sekundzie podszedł do nas Peyote, czyli jeden z kardynałów oczywiście, i kiedy rozmawialiśmy, Versil nagle stracił siły oraz upadł na ziemię z powodu zatrucia niebieską energią, więc kardynał szybko zabrał go do swojego namiotu, po czym przenosimy się w historii 3 miesiące do przodu. Obudziłem się w swoim domu w momencie, jak już wszystko było dobrze, wybaczyliśmy ojcu, wróciliśmy do normalnego życia i w ogóle jest fajnie. A ja dostałem list od kardynałów zapraszający mnie na szczyt góry Zodiak, ponieważ jako wybraniec powinienem pilnować balansu pomiędzy dwoma światami, więc chcą ostatecznie przetestować moje umiejętności. No to co, na walkę dwa razy nie trzeba mnie zapraszać, szybko przeszedłem przez Victory Road, gdzie przy okazji pokonałem Alice, która oczywiście nie mogła się równać z człowiekiem, który ocalił cały wszechświat, i teraz mogłem pójść na coś na wzór elitarnej czwórki, tylko że z kardynałami, a pierwszym z nich był psychiczny Chua. Zacząłem Galvantulą na Sigilifa, którego pokonałem dwoma bugbazami. Drugi był Claydol, więc zmieniłem na Wisteracta i nim wygrałem dwoma Shadowballami. Trzeci, psychiczno-mroczny Ekstapufini, którego Harołkiem obiłem do połowy HP, po czym Chua zmienił na kamienno-psychicznego Nebeurę i go obiłem jeszcze mocniej, bo została mu minimalna ilość zdrowia, ale mój Pokémon padł. Więc wystawiłem Reindigo, który pomimo full restora na spokojnie pokonał go dwoma foul playami. Teraz wrócił Tapu Fini, to ja spróbowałem coś zrobić Wisteractem i już myślałem, że to się nie uda, bo oponent znał Flash Cannona, ale mój Pokémon przeżył na 2 HP i pokonał go Moonblastem. A ostatni został Persage, którego jeszcze bardzo mocno obiłem Shadow Ballem, no i walkę zakończyłem Bugbuzzem Galvantuli. Druga była lodowa Niwa, no to trochę niefortunny typ sobie wybrała, bo wszystkie jej Pokémony pokonałem samym Trishoutem. Trzeci był latający Peyote. Dwa pierwsze Pokémony, czyli Skarmorego i Braviary, pokonałem Harołkiem, spamując Thunderbolt. Trzeci był Flying Dark X Tapu Koko, którego zniszczyłem dwoma Moonblastami Wisteracta. Przedostatni został Zatu, na którego wrócił Harołk i zwanshotował go Thunderboltem. A na koniec został też Harołk, który padł od dwóch Freeze-Dry i Galvantuli. Ostatnim z kardynałów był Smoczy Abraham. Zacząłem Wisteractem na Turtonatora, którego pokonałem trzema Moonblastami z powodu Full Restora. Drugi był Dragon Dark X Tapu Bulu, któremu Wisteract niestety nic nie dał rady zrobić, to Reindigo musiał obić go do połowy HP superpowerem i też paść, więc w końcu Galvantula dobiła go bugbuzzem. Trzeci był Skelion, czyli Smocza i Wilucja, którą mocno obiłem Freeze Dryem, ale potem dostałem one-shota 4 razy super efektywnym Flamethrowerem. W następnej turze chciałem go dobić Harołkiem, ale kardynał użył Full Restora, po czym zmienił na Dragonite'a, więc jednak tego smoka musiałem pokonać krytycznym Thunderboltem. Przedostatni był Skelion, którego zone-shotowałem Psychikiem Persage'a. No i ostatni został Haxorus, z którym dał sobie radę Harrow, Hurricane'em oraz Acrobaticsami. Po pokonaniu wszystkich kardynałów okazało się, że to jeszcze nie koniec, ponieważ czeka na mnie walka z najpotężniejszym trenerem w regionie, którym jak łatwo się domyślić był Aster. Zacząłem Trishoutem na Meganium, którą zone-shotowałem Flamethrowerem. Druga była Drampa, którą Wisteract raz uderzył Moonblastem, po czym Aster zmienił na baśniowo-stalowego Grudako, więc wróciłem Trishoutem i go też musiałem zone-shotować ognistym atakiem. Trzecia była Drampa, więc na pole bitwy wrócił Wisteract, ale przeciwnik znowu zmienił, tym razem na Mega Suicuna, więc ja zmieniłem na Galvantulę, którą akurat nic nie zrobiłem, bo padła na hita od Hydropumpa. Teraz wystawiłem Harołka, który bardzo mocno obił Suicuna oraz zużył mu dwa full restory, po czym zmienił na ognisto-elektrycznego Electabursta, którego jeszcze obiłem do połowy HP, poświęcając przy tym mojego ptaka. Teraz wystawiłem Wisteracta, którym w pierwszej turze użyłem Confuse Ray, z powodu czego w drugiej się uderzył i mogłem go pokonać Shadow Ballem. Przedostatni był normalno-lodowy Milomud, który padł na hita od Flamethrowera Trisha. No i ostatni został Mega Suicune, którego resztą Pokémonów na spokojnie pokonałem. I w taki sposób zakończyła się ta piękna historia.